To na reklamie jest córka Mika Jaggera i bardzo jej nie lubimy, bo bardzo jej zazdrościmy. Kochani, kochane, witam Was serdecznie i zapraszam do nowego filmu. Dzisiaj to będzie moja recenzja i swatche relatywnie nowych szminek od firmy Rimmel. Szminki nazywają się Moisture Renew Share & Shine. Mam wszystkie cztery kolory, bo to są cztery kolory dostępne na rynku polskim przynajmniej. I tak. Cześć Ragnar, pies chodzi, psa słychać. I tak, nie ukrywam, że kiedy miałam tę współpracę z firmą Rimmel przez ostatnie parę ładnych miesięcy, nagrywaliśmy wspólne filmy i tak dalej, to nie robiłam żadnych recenzji kosmetyków Rimmel, tylko po to, choć po prostu znam ludzką naturę i wolałam uniknąć jakichś komentarzy albo jakichś po prostu Waszych wątpliwości. Moje recenzje zawsze są szczere i zawsze są obiektywne i zawsze mówię to, co naprawdę myślę o danym kosmetyku. To się nigdy nie zmienia, ale wiem, jak to mogło wyglądać, dlatego po prostu wstrzymałam się z recenzjami. W każdym razie wracam z nimi. Mam dosyć sporo tych kosmetyków, o których nie mówiłam i często mam pełne linie produktów i często zdążyłam je dosyć mocno przetestować, tak jak te oto cztery szminki tutaj, więc jedziemy z recenzją. Co to jest? Przeczytam oczywiście ze strony Rimmel po prostu. Moisture Renew Share and Shine szminka, cztery odcienie. Osiągnij ten efekt nawet mimo londyńskiej pogody. Szminka Moisture Renew Share and Shine zapewni Twoim ustom energetyczne nawilżenie i soczysty, promienny kolor, nieklejąca się formuła szminki, intensywny blask koloru i ochrona przeciwsłoneczna SPF 20, regenerujące przeciwutleniacze oraz witaminy A, C i M. Podkreślono zmysłowe, miękkie i nawilżone usta oraz maksimum koloru. Jeżeli kojarzycie reklamę, to na reklamie jest córka Mika Jaggera i bardzo jej nie lubimy, bo bardzo jej zazdrościmy urody i charyzmy i talentu w każdym razie, nieważne. No, bardzo lubię tę modelkę w każdym razie. Mamy cztery kolory, przynajmniej tak jak mówię w Polsce. Opakowanie to jest standardowe rimlowskie opakowanie, ale tym razem zatyczka została zrobiona z przeźroczystego, po prostu jasno-różowego plastiku, co wygląda dosyć uroczo, jest takie stosunkowo modne, powiedziałabym. To jest ten kolor Millennial Pink, jak się tak na to teraz mówi. Bardzo zgrabne, normalne, rimlowskie. Kolory mamy cztery, kolory mają numerki 200, 300, 600 i 700. 200 to jest Glorious Pink, czyli coś, co w opakowaniu wygląda na taki bardzo przyjemny, średni różowy kolor. Potem mamy numer 300, czyli Pink Rules, coś, co wygląda na ostrą fukcję, przynajmniej w samym opakowaniu. Następnie mamy kolor 600 Spin All Spring, czyli coś, co wygląda na bardzo ładny, jasny, koralowy kolor. I ostatni odcień numer 700, New Jack Better and Brighter, który wygląda tutaj na dosyć intensywny, ciemny nude. Szminki, tak jak już mówiłam, zdążyłam przetestować parę ładnych miesięcy, mam je już w swojej kolekcji. Co w nich lubię? Lubię ich lekkość, lubię ich bardzo nawilżające takie, bardzo nawilżające uczucie, jakie dają na usta. Lubię to, że mają sobie SPF 20, bo bardzo mało kosmetyków do ust wciąż, co dziwne, ma SPF, czyli po prostu filtr słoneczny. Nie są bardzo trwałe, ale ja takie... Lubię takie produkty, zwłaszcza właśnie na lato, gdzie mogę ten produkt sobie dodawać, aplikować. Usta wyglądają takie nabłyszczone, takie błyszczące, świeże, młodzieńcze. I produkt nie jest bardzo trwały, ale to ma ten swój plus, że właśnie to jest ten SPF 20 i przez to, że nie jest bardzo trwały i co jakiś czas możemy, czy dokładamy go sobie, to dokładamy też ten filtr słoneczny, także bardzo ogólnie fajne rozwiązanie. Nie są to szminki dla kogoś, kto szuka czegoś bardzo mocno kryjącego, bardzo trwałego lub też w jakikolwiek sposób matowego. Są to szminki dla kogoś, kto szuka takiego nawilżenia, połysku, młodzieńczego efektu, takiego trochę rozświetlenia, takiego produktu bezproblemowego, który można nałożyć na usta nawet bez użycia lusterka, przynajmniej ja tak robię. Kolory wyglądają na dosyć intensywne w tych swoich opakowaniach, ale kiedy nakładamy je na usta, są dużo subtelniejsze, dużo delikatniejsze, chociaż nie wszystkie, niektóre mają większą pigmentację. Bardzo lubię tego nudziaka 700, to jest chyba mój ulubiony odcień. Jest taki bardzo neutralny, widzicie, nie ma w sobie dużej ilości pigmentu, ma w sobie ogromną ilość błysku, pachną bardzo słodko, bardzo owocowo, mniej intensywnie wydaje mi się, niż normalne szminki od firmy Rimmel,
ale one, no nie ukrywam, bardzo mocno pachną, więc zależy, co komu pasuje. Ich ceny plasują się gdzieś od 15-14 zł do 20-20 kilku, z tego, co patrzyłam w internecie i na drogeriach internetowych. I teraz tak, ona tak wygląda, po jakimś czasie oczywiście najpierw zejdzie nam blask i pozostanie taki stain, usta będą odrobinę zabarwione. I powiedzmy, no zależy ile jemy, ile gadamy i co robimy z tymi ustami, ale powiedzmy 2 godziny max wydaje mi się, że będą się trzymać, a potem trzeba już nałożyć jakby sobie kolejną warstwę. Ale no, nakładanie jej jest banalnie proste i nie ukrywam, że bardzo też przyjemne. I tu jest nudzia, które ja noszę na co dzień, często do jakiegoś cielistego lip linera, po prostu niesamowicie wygodne i komfortowe w noszeniu. Jeżeli chodzi o ściąganie mokrą chusteczką, schodzą bez żadnego problemu, no bo to jest taka też formuła lekka, nawilżająca, z witaminami i w ogóle. Potem mamy kolor 200, czyli coś bardziej różowego, takiego rozświetlającego. Znowu nie mamy dużej ilości pigmentu, ale mamy dosyć sporo rozświetlenia, naturalny efekt. No widzicie, to jest taka szminka, że można po prostu nakładać i gadać. I tutaj ta sama historia, że ten blask trochę nam za jakiś czas zejdzie, jakby odbije się, one się oczywiście odbijają. I efekt będzie taki bardziej naturalny, bardziej satynowy, troszeczkę mniej błyszczący niż teraz, no ale to jest coś błyszczącego. To jest numer 300, no i spójrzmy, on ma dosyć mocną pigmentację. I ja nie ukrywam, że kiedy szminki mają mocniejszą pigmentację, to wolę je w troszeczkę mniej rozmazującej się formie. No bo jednak takie coś łatwo sobie odbić tutaj na dolnej na brodzie, bo jak jem, to często mi się tak usta odbijają i często mi się intensywne szminki tu odbijają. Więc jeżeli są tak intensywne, oj, i są miękkie, trzeba uważać. Dobra, wygięła mi się szminka. To jest moja wina, bo jest naprawdę dzisiaj ciepło. Ja dosyć mocno nacisnęłam, ale nie złamała się, tylko się wygięła. Także są miękkie, masełkowe, bardzo, bardzo delikatne. Na przykład ten kolor ja bym uważała, bo nim sobie można łatwo po prostu coś zrobić na twarzy, w sensie, że one są tak lekkie, nawilżające i masełkowe, że mogą po prostu Wam się gdzieś rozjechać po całej twarzy. Chyba, że używacie lip linera, to wtedy będą idealne, bo ten lip liner będzie trzymał ten kolor pod kontrolą. Ale zdecydowanie z tej serii wolę te kolory jaśniejsze i bardziej neutralne, bo są po prostu takie bezpieczniejsze i bardziej bezproblemowe. Wróciłam sobie do koloru numer 200, bo fajnie mi się komponuje dzisiaj z moją koszulą, nie ukrywam, jestem lżejszym letnim makijażem. I cóż, to chyba tyle mojej recenzji. Chciałabym właśnie nagrywać więcej takich krótkich, zwartych, sensownych recenzji z moją oczywiście opinią, ze słodczami, z rzeczami, które są dla Was przydatne, bo wiem, że takie rzeczy są po prostu pomocne, kiedy robicie jakieś zakupy, zastanawiamy się, bo u mnie jest to samo, nad zakupem jakiejkolwiek rzeczy. Ja często przynajmniej po takie filmy sięgam, także postaram się przydać jak najwięcej takich krótkich, zwartych, ścisłych filmików. Oczywiście zawsze w komentarzach czekam na Waszą opinię odnośnie tego produktu. Rzecz jasna, każdy produkt na każdym z nas będzie zachowywał inaczej, każdy może mieć inną opinię, dlatego jestem bardzo ciekawa Waszych doświadczeń. Dla mnie te produkty są bardzo na plus, lekkie, nawilżające, SPF, soczyste, smaczne kolory. Idealny produkt na lato, jak dla mnie. Nic mocno kryjącego, matowego, długotrwałego, ale robią to, co mają robić i są tym, za co się podają i opakowania są całkiem urocze. Także dla mnie są jak najbardziej na tak. Dobra, z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam oczywiście do subskrypcji i do komentowania, jeżeli macie ochotę i do zobaczenia znowu. Pa, pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa, pa!